Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na nowy film, w którym opowiem Wam o książkach wydawnictwa Książkowe Klimaty. Jako że książek tego wydawnictwa przeczytałam w zeszłym miesiącu bardzo dużo, bo aż 10, postanowiłam podzielić ten film na dwie części. Myślę, że nikt nie byłby w stanie wysiedzieć tych 40 minut, które prawdopodobnie zajęłoby mi opowiedzenie o wszystkich tych książkach, ponieważ jest o czym opowiadać. Zatem zapraszam Was dzisiaj na pierwszą część, w której przedstawię 5 książek. Chciałam powiedzieć powieści, ale to nie wszystkie są powieści. Zaczynamy od podróży i skończymy dzisiaj na podróży, ale te podróże będą totalnie różniące się od siebie. Pierwsza książka to książka dobrze mi znanego pisarza Jarosława Rudisza, który napisał Ostatnią podróż Winterberga. Tego autora, jak powiedziałam, bardzo dobrze znam. Czytałam wszystkie książki wydane przez Książkowe Klimaty tego autora. Czytałam także książki wydane przez inne wydawnictwa, w tym jeszcze jakieś komiksy. Ta książka była dla mnie totalnym zaskoczeniem. Dlaczego? To taka najmniej Rudiszowa powieść. Powieść, w której autor pokazuje zupełnie inne oblicze. O czym ona jest? Otóż Ostatnia podróż to podróż 99-letniego mężczyzny, który wyrusza w ostatnią podróż swojego życia, koniecznie pociągiem. Oczywiście jest to podróż z przesiadkami. Opiekuje się nim Jan Kraus. Jest to około 40-letni mężczyzna, który wcześniej był opiekunem Winterberga. Opiekował się nim, kiedy Winterberg był chory. Teraz, kiedy staruszek odzyskał wigor, postanawia uprowadzić tego swojego opiekuna i wyruszyć w podróż, na którą na pewno nie zgodziłaby się jego córka. Dokąd jest to podróż? Otóż wyjeżdżają z Berlina i podążają według Bedekera, wydanego na początku XX wieku, zdaje się z 1913 roku, poprzez Austrię, Czechy, Słowację. Chcą dotrzeć do Chorwacji. Dlaczego takim tropem? Otóż Winterberg jest zafascynowany historią Europy, ale nie tą historią współczesną, tylko historią jeszcze sprzed I wojny światowej. I ten Bedeker z 1913 roku jest takim ostatnim obrazem świata, który był uporządkowany, który miał sens, który dla Winterberga był jakimś punktem odniesienia. Ta podróż ma także jeszcze jeden cel. Otóż Winterberg chce znaleźć swoją pierwszą miłość, Lenkę, Żydówkę, która uciekając przed wojną udała się gdzieś na południe i on ma nadzieję tę kobietę odnaleźć. Ci bohaterowie, których tutaj mamy, tak naprawdę w dużej mierze ta książka ma głównie tylko tych dwóch bohaterów, 40-letniego mężczyznę i mężczyznę prawie 100-letniego, cierpią na tak zwane napady historii. Co to znaczy? Otóż wtedy historia przejmuje nad nimi władanie. Nie odpuszcza, każe o sobie mówić, każe o sobie wspominać, porównywać to, co teraz, do tego, co było kiedyś. Ale także mają pewne tajemnice, które w trakcie tej długiej podróży wyjdą na jaw. Ta książka trochę mi się ciągnęła, ale to pewnie dlatego, że liczyłam zupełnie na coś innego. Właśnie liczyłam na takie szybsze tempo tej powieści. Natomiast tutaj dostajemy powieść, która niekoniecznie jest w 100% poważna, natomiast mniej tutaj mamy humoru, a więcej właśnie takich przemyśleń oraz więcej refleksji dotyczących tego, w jaki sposób historia wpływa na nasze życie i na naszą współczesność. I kolejna książka Denisy Fulmekowej pod tytułem Agata. To również książka o historii. Ona się dzieje, zdaje się, w XVII wieku i Agata jest młodą dziewczyną, której rodzice już nie żyją, ale ona ma męża. Jest to mąż, który nie mieszka na wsi, pochodzi z miasta, ma tam dom, jest bogaty i wziął sobie Agatę za żonę. Agatę, która jest zwykłą dziewczyną ze wsi. I co z tą Agatą? Otóż
Oczywiście to, że ona ma takiego męża jaśnie pana, powoduje we wsi bardzo duże zamieszanie, dużo plotek, dużo pomówień. Co więcej, to, że to małżeństwo bardzo często przybywa oddzielnie. On w mieście, bądź też gdzieś wyjeżdża w interesach, ona w swoim starym domku na wsi, także jest powodem do wszczynania różnych pogłosek, nieprawdziwych pomówień. Agata jest skromną dziewczyną, nie zadziera nosa, absolutnie nie, ale zostaje uwikłana w cykl zdarzeń, które prowadzą do bardzo tragicznego finału. Sprawy nie polepsza także to, że wchodzi w radar takich dwóch bardzo podłych sióstr, które parają się czarną magią. I Agata zostaje posądzona o to, że jest czarownicą. Zapewne domyślacie się, jaki może być dalszy los tej kobiety. Natomiast warto przeczytać i przekonać się, jakie sploty wydarzeń spowodowały to, że zupełnie niewinna osoba wpadła w krąg podejrzeń. Także bardzo Wam tę Agatę polecam. Jest to taka lektura, zobaczcie, na jeden wieczór, dlatego miejcie ją na oku. Myślę, że na pewno Wam się spodoba. Kolejna książka to nie powieść. To jest kronika pewnego miasta, napisana przez Pandelisa Prevalakisa. Jak sami słyszycie po nazwisku, jest to Grek. A miasto, o którym piszę, to jest nieduże miasto położone na Krecie, które nazywa się Retimno. Ja w tym mieście nie byłam, w ogóle nie byłam w Grecji, ale powiem Wam, że z dużą przyjemnością przeczytałam sobie tę kronikę, którą wzięłabym w cudzysłów, bo to nie do końca jest kronika. Ten autor opowiada o mieście, z którego pochodzi, w taki sposób bardzo czuły, w sposób, w który sprawia, że czytelnik przenosi się na chwilę w to miejsce. Ten autor opowiada nam i o historii tego miasta, i o legendach z nim związanych, o mieszkańcach, o tym, jak współegzystowali ze sobą ludzie pochodzący z bardzo różnych warstw społecznych, ale także różnych narodowości. To historia miasta, która sprawia, że wszystko staje się takie namacalne, dotykalne, że czujemy to palące słońce, czujemy zapach owoców czy przypraw. Naprawdę przepięknie napisana książka, a co jeszcze ciekawe, to ten autor, pisząc tę książkę wiele lat temu, podejrzewał, że to miasteczko pójdzie w zapomnienie, że ono popadnie w zupełną niepamięć. Okazało się wręcz przeciwnie, że w XX wieku to miasto bardzo mocno rozkwitło, że powróciło do dawnej świetności. Także przewidywania autora, byłego mieszkańca tego miasta, zupełnie się nie sprawdziły i chyba dobrze, bo osoby, które wspominają to miasto z pobytów niedawnych, mówią, że jest tam bardzo pięknie i cały czas uroczo. A teraz przenosimy się do Pragi. Początek lat 70. Legenda o języku. Napisał to Paweł Rankow, który jest Słowakiem. Jeden z głównych bohaterów tej powieści jest właśnie młodym Słowakiem, który wraz z rodzicami przeprowadza się do Pragi i podejmuje studia na Uniwersytecie w Pradze. Studiuje tam historię. Jest na pierwszym roku i bardzo szybko poznaje taką paczkę przyjaciół, dwie dziewczyny i jednego chłopaka, z którą najczęściej się spotykają w celu, uwaga, przede wszystkim studiowania wspólnego. To właśnie dla mnie było zachwycające, że ci młodzi ludzie byli tak bardzo żądni wiedzy, tak bardzo chcieli studiować i tak dobrze im to wychodziło. Oni naprawdę studiowali, to znaczy docierali do różnych materiałów, chodzili do bibliotek, porównywali swoje notatki, omawiali te notatki. Ale to, czym się zajmowali, niestety sprowadziło na nich dość duże kłopoty. Jednym z ich wykładowców jest taki młody karierowczyk, mężczyzna zapatrzony w partię komunistyczną, który ma ich uczyć historii Czech.
I jednym z tematów, który porusza, jest święty Jan Nepomucen, którego pomnik, jak zapewne wiecie, stoi na moście Karola. I właśnie z legendą o tym świętym wiąże się praca, studiowanie, które wykonują ci młodzi ludzie. Otóż chcą potwierdzić, ile jest prawdy, a ile zmyśleń w legendzie o języku. Nie wiedzą natomiast, że właśnie ten temat sprowadza na nich zainteresowanie agentów służby bezpieczeństwa. Powiem Wam, że nie spodziewałam się, że legenda o języku rankowa będzie dla mnie aż tak ciekawą lekturą. Nie mogłam się absolutnie od tej książki oderwać. Żyłam tą książką, przeżywałam perypetie tych studentów i bardzo, bardzo im współczułam, że muszą zmagać się z takimi czasami, że tak światłe umysły, tak fajni młodzi ludzie, ludzie, którzy chcą się rozwijać, żyją w tak potwornym kraju, który ogranicza ich z każdej strony. Przepiękna książka, polecam Wam z całego serca, koniecznie ją przeczytajcie. Nie zrażajcie się tym, że jest ona dotyczy historii średniowiecznej, jakichś legend. To tak naprawdę przede wszystkim historia bardzo współczesna, historia o trudnym dojrzewaniu. I ostatnia książka to książka także o podróży, o czym już wspominałam. Jej tytuł to Rok Zająca i została napisana przez fińskiego autora Arto Pasalinne. Ta książka, w przeciwieństwie do podróży Winterberga, o której zaczęliśmy, jest zupełnie inna. Ona ma jednego głównego bohatera, to jest Carlo, który pracuje w poczytnej gazecie jako dziennikarz, ale pewnego dnia postanawia wszystko rzucić, zostawić swoją żonę, zostawić pracę, zostawić swoje mieszkanie i całe swoje dotychczasowe życie i wyruszyć w podróż po Finlandii ze znalezionym na drodze zajączkiem, któremu uratował życie i którym się zaopiekował, z którym się zaprzyjaźnił. I Carlo jeździ sobie od wioski do wioski, albo rowerem, albo chodzi na piechotę, albo ktoś go czasem podrzuca, czasami jedzie swoim samochodem, różnie to bywa. W każdym razie przemieszcza się z miejsca na miejsce, wszędzie wzbudzając dość dużą sensację tym, że podróżuje z małym, a później coraz większym zającem. Podejmuje się także różnych zajęć, różnych prac i przeżywa naprawdę niesamowite przygody. Przygody, niektóre tak jakby naprawdę z komedii wzięte. To jest bardzo, bardzo fajna książka o człowieku, który ma odwagę rzucić wszystko, ma odwagę zacząć swoje życie od początku, ale także człowieku, którego nie do końca lubimy. To nie jest tak, że ten główny bohater to wzbudza naszą ogromną sympatię. Absolutnie nie. We mnie raczej wzbudzał antypatię. Ale mimo wszystko, z jednej strony mu zazdrościłam, że tak potrafił się oderwać od wszystkiego. Z drugiej strony trochę myślałam, że jest szalony, zajmując się rzeczami, którymi się zajmował w czasie swoich podróży. No i trochę niepokoiło mnie to, że nie ma tak naprawdę żadnych planów na przyszłość. Także moi drodzy, jeżeli chcecie przeczytać sobie książkę, która tak naprawdę rozsławiła tego autora na całym świecie, ponieważ została wydana w bardzo wielu językach, koniecznie przeczytajcie sobie Rok Zająca, bo to jest bardzo fajna, pocieszna książka, która niesie też wcale nie głupie przesłanie. I tyle. To było te 5 książek, o których chciałam Wam opowiedzieć, a w najbliższym filmie zapraszam Was na kolejną 5 z wydawnictwa Książkowe Klimaty. Na pewno już teraz wiecie, że książki będą nietuzinkowe, niezłe, warte przeczytania, także przyjdźcie też za tydzień. A teraz powiedzcie mi oczywiście jak zawsze, czy już coś czytaliście z tych powieści i jeśli nie, to co chcielibyście przeczytać, na co Was namówiłam. A ja się z Wami żegnam. Pa, 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 pa.